Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. O kurczę, wpadłem sobie do tej wody. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku mam plan. Mam wybitny plan. Ponieważ ten plan polega na tym, że zrobimy pułapkę na Yetiego. Ale zanim tą pułapkę zrobimy, ponieważ zrobimy ją jutro dopiero, dzisiaj nie będzie pułapki. Dzisiaj umówimy go na spotkanie, ponieważ tak jak już było na ostatnim filmie, dostaliśmy od niego płytę, na której powiedział, że prosi nas o to, żebyśmy umówili go na spotkanie z Milki, więc umówimy. Umówimy go na spotkanie. Mam plan, umówimy go na spotkanie, tam na miejscu zrobimy pułapkę i w momencie, kiedy tą pułapkę zrobimy, to on przyjdzie w tamto miejsce i złapiemy samego Yetiego i zobaczymy, co takiego nam, że tak powiem, powie, jak go weźmiemy na żywo i zobaczymy, jakie on ma plany i tak dalej, więc mam nadzieję, że wszystko się uda. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam na plusa, ponieważ tam odcinki są codziennie o godzinie 14:14. Dzisiaj pojawiła się reakcja na nutę ekipy z sezonu 4, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć moją reakcję na tą nutę, zapraszam bardzo serdecznie, link jest oczywiście w opisie. A ja przychodzę do odcinka, widzowie, dzisiaj plan, tak jak powiedziałem, robimy, umawiamy go na spotkanie. I żeby zrobić, jakby umówić na spotkanie, no to będziemy potrzebować książkę jakoś, bo nie nagram mu głosówki, bo nie jestem Milki. Tu mamy jakąś książkę, czy ona jest pusta? Jest pusta, dobra, mega fajnie, idziemy w takim razie. Chcę to wszystko zrobić, wiecie, nie mówię o tym Emilii, żeby nie było, bo ona też jakby powiedziała, że jakby powiedziała sobie z Bzykiem, jak to odkryliśmy, że nie mówimy nic jej, ale z Bzykiem postanowiłem, że, znaczy ja postanowiłem, że zrobię tą pułapkę i teraz muszę pójść do Bzyka i mu powiedzieć o tej całej sytuacji i planie na tą właśnie pułapkę i na to, jak go złapiemy. No i mam nadzieję, że Bzyku mi pomoże to jakoś ugryźć tak, żeby to wszystko pasowało. Dobra, idę do niego. O, jest tu! Halo Bzyku, witam bardzo serdecznie! Cześć, Szypsunie! Witam. Co tutaj robisz? Ja na samym początku chciałbym się ciebie zapytać, tak żeby grzecznie było, że interesuje się, prawda, tobą. Jak ci mija dzień? A bardzo dobrze, o ja nie mogę, jak i ty. Jak tutaj... miło, co? No, a ty się mnie nie spytasz, jak mi dzień, tak? O, dobra. Nie, Szypson, czekaj, o, rzecz w mordeczkę, nie, no a ja co to? Co to za dziura? To jest jak, ta tu jest dziura, słuchaj, bo tutaj na dole mam w ogóle jakąś jaskinię, a nieważne, zakop to. Dobra, nieważne, słuchaj, chodź, musimy wejść do środka, musimy tutaj pogadać, chodź do ciebie wejdzie, żeby nikt nas nie podglądał. Czy jest tutaj jakieś bezpieczne miejsce, w którym możemy porozmawiać, tak, bez szyb? Chodź, ale nie, no jest z szybami, tylko że nikt tutaj nie wchodzi, patrz, idziesz na górę. Nie, no dobra, tu jeszcze chyba nigdy nie byłem. Dobra, okej, bardzo mi się podoba to miejsce. Wszędzie są ogniska, trochę przykopcone, ale nieważne. Słuchaj, mam plan. Mam plan polegający na tym, że zrobimy pułapkę na Yetiego. I postaramy się go złapać, ponieważ słuchaj, on chciał się spotkać z Milki, więc uważałem, że nie ma lepszego sposobu i nie ma lepszego momentu na to, żeby po prostu zrobić pułapkę na niego w miejscu spotkania. Czaisz? Zrobimy coś takiego, mam książkę. Napiszemy mu w książce, że umówiliśmy go z Emilią na spotkanie, bądź tam i tam o tej godzinie, w tym i w tym miejscu, podamy mu konkretne kordy, on tam przyjdzie i myk, pułapka. Czyli czekaj, czyli w sumie odpowiadamy na tą wiadomość głosową, tak. Którą... Oj, sorry, na tą wiadomość przepraszam cię, Szypson. Dobra. Słuchaj, ale muszę ci powiedzieć jedną rzecz, musisz być mega ostrożny, bo ten Yeti, on jest agresywny, serio. On jest agresywny, słyszałeś jego głos? To jest taki głos, a nie może być agresywny. No to prawda, ale ja naprawdę, no nie polecam ci tutaj się, trzeba być ostrożnym. Dobra, powiem ci jaki mam plan, a to sprawi, że po prostu powiesz, okej, wierzę ci, że to się uda. Wierzę ci, że to jest dobry plan. O co chodzi? Chodź, mam tutaj, jakby już przygotowałem sobie to, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale gdzieś tutaj w okolicy naszej wioski jest jezioro lawy. Nawet wiem gdzie. No, dokładnie. I wymyśliłem, że wykorzystamy to jezioro lawy z tego powodu, że będzie można w nim fajną pułapkę zrobić, bo nie wiem, czy wiesz, ale Minecraft 1.18, na którym aktualnie jesteśmy, oferuje nam bardzo fajny blok. Bardzo, bardzo fajny blok. Blok ten nazywa się Sypki Śnieg. A znam go, no. On jest zabójczy, on jest zabójczy. I teraz słuchaj tą akcję, robimy tak. Pokonamy Yetiego raz na zawsze. Nawet go nie łapiemy w pułapkę, my go łapiemy, wiesz, łapiemy go i po prostu dojeżdżamy go po prostu. Zasypujemy całe to jezioro lawy sypkim śniegiem. Na górze stawiamy jeden blok taki właśnie z normalnego śniegu, na którym jest tabliczka, żeby on wiedział, że to jest, wiesz, że on podejdzie do tej tabliczki. I on wchodzi tutaj normalnie na sypki śnieg i myk do lawy. A pytanie brzmi, a czy ten szybki śnieg, on nie spadnie do lawy? O, to nie jest tak, że on... Wiesz co? Nie wiem. A jak się robi szybki śnieg? Trzeba go znaleźć właśnie, wiesz? To jest właśnie najgorsze, że trzeba go znaleźć. I to jest najgorsze, że my tu go nie znajdziemy. Trzeba pójść gdzieś dalej chyba, bo na tej górze jest zbyt taki zbity ten śnieg. Sypki śnieg, trzeba pójść po prostu gdzieś, gdzie jest dużo śniegu,
gdzieś, gdzie on jest, wiesz, gdzie on się pojawił już od samego początku, a nie tak jak tutaj, a, że no, go Yeti chyba tutaj postawił. Tak, zaśnieżał go Yeti, tutaj pewnie nie będzie, nie? To musi no, być więc tutaj on raczej daje taki zbity śnieg, więc będę musiał zrobić wyprawę po ten śnieg, dlatego nie jesteśmy w stanie zrobić tej pułapki, ale jesteśmy w stanie przygotować tutaj miejsce na to, żeby zrobić to wszystko, więc słuchaj, ja mam taki plan, że ja potrzebuję na szybko zebrać troszkę kobla, żebym miał po prostu taki coś, czym się będę mógł tam wbudować, ponieważ musimy znaleźć kordy na środku, żeby on wlazł tam, wiesz, co chodzi, na ten. A wiesz co, a ja mi się wydaje, że jesteśmy w stanie zrobić taką inną pułapkę, czekaj, bo ja potrzebuję tylko kwiatka do tego i jednego tutaj, jedną, jak to się nazywa, piasku. Czy ty chcesz zrobić coś takiego, że jak on rozwali kwiatka, to się pod nic zapadnie? Tak. O kurde, to jest mocne, to jest wiesz, mocne. Wiesz jak to działa? Znaczy, że jak rozwalisz kwiatek, to ten... No a gdzie ty, gdzie poszedłeś szukać kwiatka? Tak, ja już mam. Dobra. No i co, że jak rozwalisz kwiatek, to się rozwala, no nie rozumiem za bardzo. A, już ci pokazuję, już ci mówię, jak dobrze, to się robi, dobrze. Nie? Bo to nie jest takie, jakby widziałem, że na starszych wersjach to działało, patrz, robisz coś takiego. Pierwsze no. Co? Czekaj, gdzie ty jesteś? Stawiasz tutaj koło ciebie. Stawiasz tak. Gdzie? No, dwa, za a tu, dół. Tam daleko, tak, dobra. No, daleko. Dobra, no. Okej, okay, rozumiem. Tak? Teraz czekaj, jak to się robiło? Zaraz, mi się wydaje, czekaj, bo te kwiatki jakoś było coś takiego, że one jakoś muszą lewitować, czekaj. Dobra, nie ważne, nie potrafię tego zrobić. Ale na stół coś było. Ale czekaj, ale jakby na przykład tłokiem przesunąć tego dirta? Nie, to się chyba robiło tak, że to było, czekaj. To było chyba na tabliczkach wszystko zrobione. Tak, tabliczki. Pamiętam, tak. I miałeś sypki te. Tak. I rozwalałeś jedno i to wszystko leciało na dół. Tak, to jakoś było. Tak, to było. Czekaj, ale jak to. To też wiesz, to też możesz łatwiej zrobić. Możesz postawić na przykład TNT pod tym. Zrobić taki mechanizm, że jak otworzy skrzynkę na górze pułapkę, to TNT zaczyna się podpalać pod tym, nie? I nagle się zapada całe tam to i nie mam tabliczek, ale to się tabliczkami przecież robiło, nie? Że, tak, nie tylko wiem, to, ale wiesz, co jest problem, jaki jest problem z tabliczkami? Taki, że nie żeby wiem. One się rozwaliły, to musiałbyś ty stać pod tym śniegiem, czekać aż tam, znaczy śniegiem, czy tam piaskiem, on by musiał wyjść na górę i wtedy musiałby zniszczyć i dopiero wtedy to się rozwali, bo nie ma jak zrobić, żeby on sam to uruchomił. A sypki śnieg jest o tyle spoko, że po prostu, wiesz, jak my go tu postawimy, to my tu nie musimy być, nie? Racja. I dlatego ja tutaj zrobiłem mościk, patrz, tutaj w tym miejscu, żeby na środku spisać kordy. To jest spisać kordy. Co? Tak, to jest przyjaźń. Jak mnie zrzucisz, to wiesz. 8-3, 7-3, minus 149. Takie mam kordy tutaj, spisałem sobie to do książki, żeby zrobić z tego cały list. Teraz to trzeba rozwalić, tak żeby tutaj to nie wyglądało podejrzanie. No i po prostu te kordy trzeba spisać, nie? I po prostu jak to zasypiemy całe później sypkim śniegiem, oczywiście pułapkę zrobimy jutro, bo najpierw trzeba zdobyć ten sypki śnieg, więc nie mamy go na dzisiaj. No to jak wiesz, jak to zasypiemy całe, no to on później tu wejdzie i no mamy go po prostu i czmych, wiesz, co trzeba zrobić jeszcze? Trzeba tutaj jakieś takie specjalne rzeczy, żeby on wiedział, że tu faktycznie jest Emilia, żeby nie podejrzewał, że to jest faktycznie pułapka. Myślisz? Czyli musimy, wiesz, jakieś takie, coś z Emilią jest, jakieś ciasteczka. Dobra, tak, takie... no to ciasto damy, dobra, damy ciasto, może być, to będzie dobre. Właśnie, dobra. Albo ciasto, coś z Emilią. To jest dobry plan, tylko czekaj, trzeba zrobić teraz książkę, napisać książkę, w której go zaprosimy na tą domówkę, że tak ujmę. A, no, dobra. No, to... Siema, ale czekaj, ja to może napiszę, i mam to pisać w imieniu Emilii, czy mam to pisać w imieniu moim? No w sumie przecież to było tak szybko, że to ten Yeti. No on chciał, żebym ja go umówił, nie? To powinien mu dać informację, że udało mi się go umówić. Dobra. Siema. No. Tutaj Szczypson. Dobrze, no. I robię tak. Ty, źle napisałem swój nick, niesamowite. Ale nie, bo po prostu dwie litery zamieniłem, za szybko napisałem. Dobra. Siema, tutaj Szczypson. Udało mi się umówić cię na spotkanie z Milki. Bądź na tych kordach jutro o 12:00. Zróbmy coś takiego. I tu robię kordy. O, to jest dobre, patrz. Myślisz, że on się na to nabierze? Mi się wydaje, że jest, że od razu jest nabrane na to.
Pytaj się, mam to jeszcze są, to bym się mówić. Więc ha. No dobra, 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 ale wiesz co, a co jeżeli. Okej, to jest dobrze napisane, tylko ja nie wiem, czy nie trzeba by było jakiegoś potwierdzenia jeszcze, wiesz, żeby miał pewność, żeby nic nie podejrzewał, bo no ty jeszcze to piszesz, wiesz, to jest. No ale wiesz, takie... ale no nie no, wiesz, piszę mu, że udało mi się go umówić, no i że mówię mu, gdzie ma być i o której godzinie, że ma umówione, nie? I że ona tam będzie na niego czekać. No dobra, w sumie to jest chyba. Ja myślę, że ja myślisz, bym że to jest dobry plan? Uwierzył. No mi się, ja no mi się wydaje, wiesz, słyszałem jego głos. Wydaje mi się, że on we wszystko uwierzy, nie? O, nie wiem, ale myślę, że... Przecież to jest jakiś, to jest nieudacznik jakiś, no co ty, no przecież on nie zorientuje się, tu trzeba rozwalić, żeby się nie zorientował, że jakaś pułapka tak, była planowana, tak, wiesz? Właśnie, tutaj, nie no, to jest po prostu, co ty, jaka pułapka, to jest po prostu, testujemy grawitację Minecrafta. Tak, grawitacja Minecrafta. Zobaczcie. Czy kwiatek, widzowie, czy kwiatek? Tak, i ten śnieg, to jest fizyka po prostu. Ten eksperyment nazywa się, czy kwiatek jest jak mrówka i potrafi podnieść coś cięższego od siebie. Nie, jak widzimy w tym eksperymencie, kwiatek jest silniejszy i może udźwignąć. Nie, tak naprawdę w tym eksperymencie widać, że kwiatek ma własne pole grawitacyjne, które działa odwrotnie. I dlatego ten blok jest odsuwany, nie potrafi się... Niesamowite. Działa odwrotna magnetyzacja. Ja nie wiem. Wiesz co? Nie wiesz. Nie, ja nie wiem, wywalony. A czekaj, a daj mi piasek jeszcze jeden. Proszę. I patrz, robię testa teraz. Czy kwiatek jest w stanie zniszczyć piasek? Co? Widzisz to? Jaki eksperyment? Zaczekaj, a teraz zrób tak, jakbyś pochodnią próbował to zniszczyć, wiesz? Może to jest nowa metoda, że zamiast, wiesz, jak w kopalni masz żwir i rozwalasz to ty, to teraz kwiotkiem. Nie, ale kwiotkiem tak rozwalasz. A, że kwiatek, dobra, to czekaj, to muszę kwiatek zabrać. Tak, kwiatek zabrać. Pod to, weź kwiatek, oj, wziąłem ci chyba. Chyba ci wziąłem, czy nie? Brałeś mi go? Jeden. Nie, mam, ale mam, dobra, uwaga. Uwaga. Chyba nie. Czekaj, ale mogę zrobić tak. Jaki silny ten kwiatek. O, to się trzyma. W piasku. O, udało się. O, działa. Udało się. Czyli ja to zrobiłem za szybko po prostu. Wiesz, czekaj, jeszcze jeden test. Dobra. Uwaga. Jest. Nie, dobra, ja już nigdy nie używam pochodni, ja zawsze kwiatek. Czemu, ale jak chcesz postawić pochodnię, jak chcesz postawić kwiatek w kopalni? Na stołnie. W sumie. Pochodnie zawsze postawisz. Nie no, proste, no patrz, kopiesz się 2x2, coś takiego robisz. No. Zobacz, tutaj się kopiesz i załóżmy, że przed tobą jest żwir, nie? To jest żwir tutaj. No. Albo ten piasek, nie? Postaw tutaj piasek, czekaj, postawimy piasek. Dobra, no, postawię piasek, uwaga, no. Nie, dobra, no tak mam wiesz, tutaj... dobra, dwa piaski. O, dwa nie piaski, postawię tam go wyżej, no. Nie, i patrz co robisz, uwaga, robisz tak. Musisz wykopać jedną kratkę na dół, wtedy robisz ziemię, stawiasz. Robisz tak? A nie, nie da się, czekaj, nie da się postawić. O nie, dobra, może racja, to tak nie działa. Dobra, walić te kwiatki. Ale patrz, a teraz pokażę ci coś. Postawię ten blok dirta pod tym piaskiem, tak żeby ten piasek nie spadł, okej? Okay? Dawaj, no. Co? Niemożliwe, czekaj. Magia świąt, widzisz nie, to? Nie, czekaj, coś mi tu nie gra. W takim razie, czy da się postawić... Chcesz to przetestować? Chodź, co tu to przetestuj, masz tu piasek. Jasne, że tak, patrz, czekaj. Rozwalasz dolny piasek, tu, wyciągnąłem ci. A. Tu masz piasek, rozwal dolny i postaw pod to ten. Oj, czekaj. A, dobra, to trzeba na ostatnią sekundę, trzeba tak... No trzeba być mega zwinnym tak, to trzeba być, no, ale no, da tak, się. No tak, ale to wszystko tylko dlatego, żeby tego Yetiego, jeszcze raz kombinatoryka. A, i teraz mi się nie udało. No, to jest trudne, to trzeba no. Dobra, no nieważne, w każdym razie weźmy ten piasek, no to tutaj wiemy, jest taki nienaturalny. Tak, mało kulturalnie to wygląda. No, tak, tu wiemy... lepiej będzie pasować. Mhm. Wiemy, no. Będziemy robić pułapkę tam, na tego Tak, pułapka jego. Po prostu, pułapka jest już jakby, wiesz, ja już mam plan na nią, wszystko jest gites. Będziemy musieli tylko zdobyć sypki piach, więc to jest myślę do zrobienia. Suchy śnieg. Sypki śnieg, co ja gadam. Dobra, nieważne, dobra, słuchaj Mareczek, ja mam tą przygotowaną książkę, jeszcze mu tego nie daję, najpierw przygotujemy pułapkę i dopiero wtedy damy mu tą książkę, ale mamy dobra. Wszystko przygotowane, jest, że tak powiem, pułapka w gotowości, no i co, widzimy się jak będziemy pułapkę robić i mam nadzieję, że uda nam się go złapać. Trzym się ciepło, ja lecę do siebie, pozdrow miłego dnia, elo, no widzowie, jest plan, mam nadzieję, że jakoś to się poukłada, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o 19:19, przypominam o plusie. No i tyle. Linki wszystkie w opisie. Pozdro. Pa, pa.